Tak jak większość milionerów, Serena i Venus Williams od lat inwestują swoje fortuny w nieruchomości. Choć w portfolio mają apartamenty i posiadłości w Nowym Jorku, Paryżu i Los Angeles, do niedawna ich ulubioną rezydencją był okazały dom w Palm Beach na Florydzie. Siostry działkę kupiły w 1998 roku, po czym 2 lata spędziły na budowie willi zaprojektowanej specjalnie dla nich. Gdy Serena została mamą, ze wspólnego domu przeniosła się do jeszcze większej posiadłości nieopodal, a Venus na niemal 800 metrach kwadratowych została sama. Teraz obie postanowiły pożegnać się z wieloletnim domem i wystawiły go na sprzedaż. Zobacz też, tak wyglądało wesele Serena Williams. Wiecie, kto przyjechał pod prześcieradłem? Zdjęcia. 20 lat temu tenisistki za działkę zapłaciły niewiele ponad 500 tysięcy dolarów. Dom, którego budowa zajęła im 2 lata, dziś jest przez nie wyceniany na 2,695 tysięcznych miliona dolarów, czyli około 10 milionów złotych. Zaprojektowana specjalnie dla nich willa składa się z 6 sypialni i 8 łazienek. Każda z sióstr do dyspozycji miała swoje skrzydło, które łączył wspólny, okazały salon. Całość dopełnia skromne kino domowe, siłownia, ogromny taras, altana, basen i spa. Zobaczcie, jak przez ostatnie 20 lat mieszkały siostry Williams. Gustownie się urządziły. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.